Powiedzmy, że mamy pewien układ wektorów w ustalonej przestrzeni wektorowej. V1, V2, tych wektorów będzie n, czyli aż do Vn. Przypomnijmy teraz szybko, co to jest kombinacja liniowa wektorów. Kombinacja liniowa polega na tym, że biorę jakieś dowolne współczynniki. C1 mnożę przez wektor V1. To jest dowolny współczynnik liczbowy, jaki chcę. Dodać C2 razy V2. I tak dalej. Biorę... Każdy wektor mnożę przez jakąś liczbę, i potem te wektory do siebie dodaję. To coś takiego dla jakichś współczynników liczbowych, dowolnych, nazwiemy kombinacją liniową. I teraz możemy zdefiniować zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów. To jest ciągle przypomnienie tego, co już było w poprzednich filmach. To się oznacza w ten sposób. Czyli to jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych, czasami się oznacza również to jako SPAN od tych wektorów V1. V2 aż do VN. Span. No i wiemy z poprzedniego filmu, że taki zbiór kombinacji liniowych to jest podprzestrzeń wektorowa, czyli ten zbiór, mówi się, rozpięty na tych wektorach. Zbiór kombinacji liniowych, no to mówimy, że to jest zbiór rozpięty na wektorach, czy też generowany przez wektory. Wiemy, że to jest podprzestrzeń. To jest podprzestrzeń wektorowa, co oznacza, że Dodawanie elementów tego zbioru i mnożenie tych, tych elementów przez liczby nie wyprowadza nas poza ten zbiór. Czyli mamy podprzestrzeń rozpiętą na n wektorach. Dobrze, na razie to wszystko było powtórzenie. Teraz jeszcze szybko przypomnę, co to jest liniowa niezależność wektorów. Dlatego, że tutaj teraz założymy sobie, że te wektory od V1 do Vn tworzą układ liniowo niezależny. Czyli powiemy, że te. Ten zbiór wektorów nazwiemy go może S. Jest liniowo niezależny. Jest liniowo niezależny. A co to znaczy, że układ wektorów jest liniowo niezależny? No przypominam, że to znaczy, że jeżeli wezmę kombinację liniową tych wektorów i zażądam, żeby ta kombinacja liniowa była równa 0, to to jest możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie te współczynniki, czyli to jest wtedy i tylko wtedy, gdy możliwe, wszystkie te współczynniki są równe 0. Czyli jedyna kombinacja liniowa wektorów liniowo niezależnych, która daje wektor zerowy, to jest wektor zerowy, mogę nawet strzałkę mu narysować, to jest taka, w której wszystkie współczynniki kombinacji liniowej są równe 0. Inaczej mówiąc, to jest równoważne takiemu stwierdzeniu, że żaden z tych wektorów nie daje się przedstawić jako kombinacja liniowa pozostałych. Gdyby tutaj choć jeden współczynnik był różny od zera, można by było przez ten współczynnik podzielić, przenieść wszystko oprócz tego wektora na drugą stronę i mielibyśmy wyrażenie jednego wektora jako kombinacji liniowej pozostałych. Więc liniowo niezależne wektory są takie, że żaden z wektorów nie jest kombinacją liniową pozostałych. No to jeżeli założymy, że mamy taki zbiór, który rozpina jakąś podprzestrzeń V i... Ten zbiór tworzy układ liniowo niezależny, no to wtedy powiemy, że taki układ, układ tych wektorów S, jest, jest bazą. Jest bazą podprzestrzeni V. Jest bazą podprzestrzeni V. I to jest definicja bazy. Że jeżeli mamy układ liniowo niezależny i rozpinający pewną podprzestrzeń, to ten układ wektorów jest bazą tej podprzestrzeni. Muszą być spełnione oba te warunki. Mówi się czasami, że baza jest pewnym minimalnym. Ja tutaj nie powiem ściśle, co to znaczy, ale pokażę pewną intuicję, co to znaczy minimalnym w tym wypadku. Pewnym, że jest minimalnym zbiorem rozpinającym. Zbiorem rozpinającym podprzestrzeń. W jakim sensie minimalnym? No takim, że nie da się tu żadnego wektora już pominąć rozpinającym podprzestrzeń. No rozważmy sobie taki przykład. Powiedzmy, że mam jakiś inny zbiór rozpinający tę samą podprzestrzeń. Powiedzmy, że oznaczę go T. I on będzie się składał z tych samych wektorów V1, V2 i tak dalej, aż do Vn. A oprócz tego będziemy miał jeszcze dodatkowy wektor, powiedzmy nazwę go Vs, specjalny cokolwiek. No i ten wektor Vs będzie równy sumie wektorów V1 plus V2. No i teraz ten układ wektorów, ten zbiór wektorów T, również rozpina tę samą podprzestrzeń. Czyli podprzestrzeń V. V jest równe zbiorowi kombinacji liniowych elementów tego zbioru T. Można to zapisać też z pomocą tego drugiego oznaczenia. No bo jak wezmę kombinacje liniowe tych wektorów, no to będą to kombinacje liniowe tych samych, od V1 do Vn, no bo mnożenie z tego Vs przez liczbę i dodawanie już niczego nowego nie wnosi. No właśnie, ale ten układ nie jest liniowo niezależny, no bo ten wektor ostatni Vs jest kombinacją liniową tych pierwszych dwóch, no, i nie jest też minimalny w tym sensie, że jak pominę ten ostatni wektor tutaj, który dodałem, no to jak ten wektor pominę, no to te pozostałe wektory rozpinają tę samą podprzestrzeń. Czyli widzimy, że ten układ wektorów T nie jest bazą. Nie jest bazą. Dlatego, że, nie, że te wektory nie są liniowo niezależne, i w konsekwencji można jeden z tych wektorów pominąć. I te pozostałe wektory rozpinają nadal tę samą podprzestrzeń. Czyli widzimy, że w tym sensie ten zbiór wektorów nie jest minimalnym zbiorem rozpinającym, bo można któryś z wektorów pominąć i nadal będziemy mieli tę samą podprzestrzeń rozpiętą na tych pozostałych wektorach. A tutaj tak nie jest. Którykolwiek pominiemy, to już nie dostaniemy tej samej podprzestrzeni. Będzie nam czegoś brakowało. No dobrze, to może teraz zróbmy jakiś konkretny przykład. Weźmy sobie przykład. Powiedzmy, że mam. Zbiór S złożony z dwóch wektorów. Jeden wektor ma współrzędne 2, 3, a drugi wektor ma współrzędne 7,0. No i to jest oczywiście zbiór wektorów z przestrzeni R2. No i teraz zastanawiamy się, co jest, co one rozpinają, jaką podprzestrzeń. Jaką podprzestrzeń one, rozpin one rozpinają. No, tutaj mamy dwa wektory w przestrzeni dwumiarowej, no to możemy zapytać, czy one rozpinają całe R2. No to sprawdźmy to. Jak to sprawdzić? Pytamy, czy jak wezmę kombinację liniową tych dwóch wektorów, tutaj biorę jakieś współczynniki C1, C2, współczynniki kombinacji liniowej, no i mnożę przez te wektory, które mam dane, to czy dostanę dowolny wektor z R2? Jeżeli dostanę dowolny wektor z R2 o dowolnych współrzędnych x1x2, to będzie oznaczało, że te dwa wektory rozpinają całą przestrzeń R2. No więc, jeżeli teraz będę potrafił znaleźć C1 i C2, te współczynniki kombinacji liniowej dla dowolnych współrzędnych x1x2, no to wtedy pokażę, że one rzeczywiście rozpinają całą płaszczyznę R2. No to sprawdźmy. Możemy ten, to równanie zapisać na składowych, czyli Przepisać tutaj pierwszy rząd 2 razy c1, dodać 7 razy c2 ma być równe x1 i drugie równanie 3 razy c1, dodać 0 razy c2, no to nie muszę tego pisać, równa się x2. No to tak, z drugiego równania mogę wyznaczyć c1. c1 to jest po prostu x2 przez 3. Następnie mogę wstawić za c1, x2 przez 3 do pierwszego równania. No i dostanę takie równanie wtedy, może tutaj je napiszę. Dostanę wtedy równanie 2 razy c1, czyli 2x2 podzielone przez 3. Dodać 7 razy c2 równa się x1. No to teraz mogę wyznaczyć c2, dlatego że odejmę od obu stron 2 trzecie razy x2, czyli odjąć 2 trzecie razy x2 znajdzie się po tej stronie, a po tej zniknie 2 trzecie x2. No i teraz jeszcze muszę obie strony podzielić przez 7 i dostanę taki wynik, że c2 jest równe x1 podzielone przez 7, odjąć 2 przez 21 razy x2. No to już znalazłem to, czego szukałem. Dla dowolnych współrzędnych x1 i x2 znajdę współczynniki kombinacji liniowej c1, c2, które dadzą mi ten wektor zadany wektor o współrzędnych x1 i x2. Mam wzory na c1 i c2. Czyli rzeczywiście widzimy, że tutaj ten podzbiór S rozpina całą podprzestrzeń R2. Rzeczywiście rozpina całą podprzestrzeń R2. Dlatego, że każdy wektor, dowolny wektor daje się przedstawić jako kombinacja liniowa tych dwóch. Teraz możemy zapytać, czy ten układ wektorów jest bazą. Pierwszy warunek jest spełniony rozpina całą przestrzeń. Musimy sprawdzić drugi warunek to znaczy, czy ten układ wektorów jest liniowo niezależny. No to sprawdźmy, czy jest liniowo niezależny. Czyli pytamy, czy jak wezmę jakąś kombinację liniową tych dwóch wektorów, to czy mogę dostać wektor zerowy? No, mogę oczywiście C1, C2 wstawić 0, ale czy jest jakiś inny sposób? No innego sposobu nie ma, dlatego że tutaj mam wzory na C1 i C2 dla dowolnego wektora, czyli w szczególności dla takiego, kiedy x1, x2 są równe 0. Mogę wstawić za x1 i x2 0 do tych wzorów tutaj na czerwono, w tych czerwonych ramkach, no i obliczam współczynniki C1 i C2. No to obliczam C1 to jest x2, czyli 0 przez 3, to znaczy 0. C2. To jest 0 przez 7 odjąć 2 dwudzieste razy 0, czyli też 0. Czyli widzimy, że jedynym rozwiązaniem tutaj, takim, żeby mieć 0 po prawej stronie, jest takie równanie, kiedy te współczynniki kombinacji liniowej są równe 0. Czyli ten układ S jest liniowo niezależny. Czyli S jest liniowo niezależny. Niezależny. Rozpina R2, czyli S jest bazą. S jest bazą przestrzeni R2. A czy to jest jedyna baza przestrzeni R2? No oczywiście, że nie. Mogą być różne bazy. Mogę podać przykład innej bazy. Taką bazę, którą każdy już wielokrotnie widział, mianowicie bazę złożoną z wektorów 1, 0 i 0, 1. Skąd ja wiem, że to jest baza? Powiedzmy, że to się niech nazywa T. Ten zbiór tych dwóch wektorów. No jest oczywiste, że T rozpina całą przestrzeń. Jak to sprawdzić? Jak chcę do, otrzymać dowolny wektor o współrzędnych x1, x2, no to muszę wziąć x1 razy pierwszy wektor, dodać x2 razy drugi wektor, no i dostanę właśnie, właśnie ten wektor, czyli. Jak mam dowolne współrzędne x1, x2, no to biorę x1 razy pierwszy wektor bazy, dać x2 razy drugi wektor bazy, no i dostaję ten wektor. Czyli widzimy, że on rozpina całe R2. No i dokładnie tak samo możemy sprawdzić, że jest liniowo niezależne, no bo jeżeli chcę, żeby tutaj obie te współrzędne były 0, no to widzimy, że x1 musi być 0 i x2 musi być 0. Czyli jedyna kombinacja liniowa, która daje 0 tych wektorów, to jest kombinacja taka, w której wszystkie współczynniki są równe 0. Więc widzimy, że to rozpina całą podprzestrzeń R2, czyli to jest baza. I to się nazywa często, że to jest baza standardowa. Bo to jest taka najprostsza baza, w której mamy zera wszędzie poza tylko jednym miejscem tutaj. Tu akurat mamy tylko dwa wektory, w przestrzeni trójwymiarowej byśmy mieli trzy wektory, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, to by była baza standardowa w R3, czyli to jest baza standardowa R2. Więc widzimy, że może mieć różne bazy tej samej przestrzeni, różne układy rozpinające. No dobrze, a teraz jeszcze na zakończenie chciałbym udowodnić jedną bardzo ważną własność bazy. Mianowicie powiedzmy, że mam pewną bazę złożoną z wektorów V1, V2 aż do VN. To jest baza. To jest baza U. U to jest jakaś podprzestrzeń. Wcześniej oznaczałem to jako V, wszystko jedno. To jest jakaś podprzestrzeń. Teraz pokażę, że każdy wektor z tej podprzestrzeni U ma jednoznaczne przedstawienie jako kombinacja liniowa wektorów bazy. Bo do tej pory mówiliśmy, że każdy się daje przedstawić jako kombinacja liniowa wektorów bazy, ale nie mówiliśmy o tym, czy to przedstawienie jest jednoznaczne. A teraz udowodnimy, że ono jest jednoznaczne. To znaczy, jest tylko jeden zestaw współczynników. Za pomocą których można dowolny wektor przedstawić jako kombinację liniową tych wektorów. No jak to sprawdzić? No dowód jest przez zaprzeczenie. Powiedzmy, że mam jakiś wektor A, który jest elementem tej mojej podprzestrzeni U, no więc A daje się przedstawić jako kombinacja liniowa wektorów, wektorów bazy. Tutaj zapomniałem im narysować strzałek wektorów bazy. Dodać C2 razy V2. I tak dalej. Na końcu mamy Cn razy Vn. Dobrze. No i teraz, gdyby ten, to przedstawienie nie było jednoznaczne, to by oznaczało, że mam jakieś inne przedstawienie, czyli wektor A mógłbym przedstawić jako inną kombinację liniową tych samych wektorów, czyli kombinację liniową z innymi współczynnikami, oznaczmy je jako d. d1 razy v1 dodać d2 razy v2 i tak dalej. Aż do dn razy Vn. No więc, gdybyśmy mieli dwa różne przedstawienia, to co? No, mógłbym teraz odjąć stronami od siebie te dwa równania. Jak od A odejmę A, no to dostanę 0, zero, wektor zerowy po lewej stronie, a po prawej, co będę miał? Tutaj będę miał C1 odjąć D1 razy wektor V1. Następnie C2 odjąć D2. RAZY V2 i tak dalej, aż do CN odjąć DN razy wektor Vn. No dobrze, no ale teraz przychodzi nam z pomocą liniowa niezależność wektorów od V1 do Vn. Wiemy, że te wektory są liniowo niezależne, że powiedzmy, to, tę bazę tutaj mogę jakoś oznaczyć, powiedzmy, że oznaczam ją B, jak baza. Wiemy, że ten układ Wektorów B jest liniowo niezależny. Niezależny. To co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mam kombinację liniową, która daje 0, a tak jest tutaj w tym wypadku, ponieważ tu się po lewej stronie A odjęło, to mam 0 przedstawione jako kombinacja liniowa tych wektorów bazy. No to to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wszystkie te współczynniki są równe 0. Czyli współczynnik 3 1 C1 odjąć D1, musi być równy 0. Współczynnik przy V2, c2 odjąć d2 musi być równy 0. I tak dalej, aż do Cn odjąć, v, odjąć oczywiście dn musi być równy 0. Czyli widzimy, że wszystkie te różnice muszą być równe 0, czyli c1 musi być równe d1, c2 musi być równe d2, i tak dalej. Cn musi być równe dn. No i dostajemy sprzeczność. No bo założyliśmy, że mamy dwa różne przedstawienia wektora A. Jako kombinacje liniowe wektorów od V1 do Vn. No i potem wykonaliśmy pewien rachunek, i w konsekwencji doszliśmy do wniosku, że te przedstawienia muszą być sobie równe. Czyli mamy sprzeczność. Nie mogą być dwa różne przedstawienia wektora A jako kombinacji liniowej wektorów bazy. Czyli widzimy, że rzeczywiście każdy wektor ma jednoznaczne przedstawienie jako kombinacja liniowa wektorów bazy. Te współczynniki tutaj są wyznaczone jednoznacznie. Nie ma tu żadnej dowolności. I to jest konsekwencja, jak widzimy, tej liniowej niezależności wektorów bazy. Właśnie dzięki temu udało nam się to udowodnić. No dobrze, no i teraz na koniec jeszcze taka zagadka. Tutaj zaczęliśmy, pierwszy przykład był bardzo konkretny. O, tutaj był taki przykład. Mieliśmy taki zbiór S. A teraz co by było, jakby ja bym tutaj dodał jakiś wektor. Tutaj bym dodał jeszcze trzeci wektor, na przykład wektor 1,0. Czy to wtedy byłaby baza? No, to nie byłaby wtedy baza. Dlaczego? No bo ten układ jest liniowo zależny. Widzimy, że ten ostatni wektor jest kombinacją liniową tych dwóch pierwszych. Dlaczego? Dlatego, że te dwa pierwsze rozpinają już całą przestrzeń R2. Więc dodanie jakiegokolwiek wektora tutaj powoduje, że ten układ przestaje być liniowo niezależny. No bo skoro każdy wektor jest kombinacją liniową tych dwóch, no to w szczególności ten też jest kombinacją liniową tych dwóch. No więc widzimy, że taki układ już nie będzie liniowo zależny. Poza tym, tak jak mówiłem wcześniej, ten układ nie jest minimalny. To znaczy przestrzeń rozpięta na tych trzech wektorach jest taka sama jak przestrzeń rozpięta tylko na tych pierwszych dwóch, wtedy kiedy pominiemy ten ostatni. Tak czy inaczej, widzimy, że taki układ wektorów z tym ostatnim dodanym nie jest bazą, podczas kiedy układ tych dwóch pierwszych był bazą, co tutaj sobie sprawdziliśmy, że jest liniowo zależny i rozpina całą przestrzeń.